Zastanawiałem się, co mogę powiedzieć młodym ludziom o małżeństwie. I obiecałem też, że zajrzę do internetu i tak też zrobiłem. I chciałem zobaczyć, co Google mi powie mądrego na temat małżeństwa. I pierwsze, co znalazłem, to to, i to pamiętajcie, że w małżeństwie pierwsze i ostatnie zdanie zawsze należy do mężczyzny. I brzmi ono: tak jest, kochanie. Druga sprawa, to dowiedziałem się, że małżeństwo jest zgodne, kiedy żona panuje nad mężem, no i mąż nad sobą. Dowiedziałem się, że małżeństwo jest proste, kiedy żona robi, co chce, no i mąż robi, co chce żona. I ostatnie, co się dowiedziałem, to można powiedzieć, że to jest taka złota zasada małżeństwa. Zasada pierwsza, żona ma zawsze rację. I zasada druga, jeżeli uważasz inaczej, dwa razy uderz głową o ścianę i przeczytaj zasada pierwsza. I w sumie sobie pomyślałem, że no, dzięki internetowi można by było stworzyć jakąś tam definicję małżeństwa. Ja, Adrian, biorę ciebie, Natalio, za żonę. Ja, Natalia, biorę ciebie, Adrianie, za męża. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Adrianie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię
imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Możecie uśmiechać do swoich gości, dać sobie buziaka. I myślę, że należy wam się brawo.